Dobra wiadomość dla mieszkańców Wolbromia i okolic. W poniedziałek, 19 września, przy drodze wojewódzkiej nr 783 w kierunku Olkusza symbolicznie wbito pierwszą łopatę na budowie trzeciego etapu obwodnicy Wolbromia. Nieco ponad kilometr, ale to dla nas bardzo ważny kilometr. Ten ruch będzie zmniejszony, przez co Wolbrom odetchnie, mówił obecny na wydarzeniu wicemarszałek Łukasz Smułka. Jeden kilometr, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę już dwa odcinki, które są oddane kierowcom, to cały ciąg obwodnicy będzie stanowił 5 km. W związku z tym te 5 km pozwoli na to, że w Wolbromów korki zostaną zmniejszone. Nie będzie prowadzony ruch tranzytowy, przez co właśnie mieszkańcu będzie żyło się sprawniej i lepiej będą mogli podróżować, tak jak też wcześniej powiedziałem, do pracy czy też do szkoły w codziennym życiu. Przy obwodnicy powstanie także ciąg pieszo-rowerowy dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, mówi Katarzyna Węgrzyn Madeja z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Staramy się, żeby wszystkie drogi wojewódzkie omijały centra miejscowości, a szczególnie te drogi wojewódzkie, na których jest tak intensywny ruch jak na drodze 783. Mamy tutaj prawie 12 tysięcy pojazdów na dobę. Obecny w Wolbromiu minister Andrzej Adamczyk zauważa, że tego typu inwestycje mają wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale i rozwój gospodarczy regionu. Jeśli źle, jest bardzo niebezpiecznie tutaj w tym regionie, jak w wielu regionach naszego kraju, gdzie krzyżują się drogi o dużym natężeniu ruchu, przebiegające przez centrum miejscowości, stwarzają duże zagrożenie nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale także zagrożenie środowiskowe, także zagrożenie dla gospodarki w danym regionie, bo przecież blokują ciągi logistyczne, a tam, gdzie jest dobra komunikacja, tam koncentruje się gospodarka, tam koncentruje się działalność gospodarcza. Jeżeli jest odwrotnie, to i odkłada się to również negatywnie na działalności gospodarczej. Planowany czas zakończenia realizacji tej inwestycji to ostatni dzień 2023 roku. Koszt budowy obwodnicy to 16 milionów złotych. Część pochodzi ze środków europejskich, część z budżetu województwa małopolskiego i z gminy Wolbrom.